W tym filmie zajmiemy się nomenklaturą węglowodorów z rozgałęzionymi grupami bocznymi. Przejdźmy do pierwszego przykładu. Najpierw odszukajmy najdłuższy łańcuch węglowy. Najdłuższy łańcuch węglowy tej cząsteczki to ten, w którym znajduje się 7 atomów węgla. Rdzeniem cząsteczki jest heptan. Teraz numerujemy atomy węgla w łańcuchu głównym, tak, aby podstawnik znalazł się przy atomie węgla o możliwie najniższym numerze. Akurat w tym przypadku nie ma znaczenia, od której strony zaczniemy numerację. Zawsze podstawnik znajdzie się przy czwartym atomie węgla. I przechodzimy do kolejnego kroku. Musimy nazwać podstawnik. Podstawnik składa się z 3 atomów węgla. Jednak nie są one ze sobą połączone tak, aby tworzyć łańcuch prosty. Mamy tu do czynienia z łańcuchem rozgałęzionym. W celu nazwania podstawnika rozgałęzionego kierujemy się tymi samymi zasadami nazewnictwa, co dla całej cząsteczki węglowodoru. Zaczynamy więc ponownie od znalezienia najdłuższego łańcucha. W tym przypadku jest to łańcuch zbudowany z 2 atomów węgla, więc pochodzi on od etanu. Jakby to była jedyna część podstawnika, powiedzielibyśmy, że podstawnikiem jest grupa etylowa. Teraz kolejna numeracja atomów węgla w głównej części podstawnika. Atomy węgla w podstawniku trzeba ponumerować tak, aby pierwszy atom węgla był tym atomem węgla, który bezpośrednio łączy się z łańcuchem głównym. Więc tutaj mamy pierwszy, a tu drugi atom węgla w głównej części podstawnika. Odnoga w naszym podstawniku znajduje się przy pierwszym atomie węgla. Teraz patrzymy, co dołączone jest do głównej części podstawnika. Jest to grupa metylowa. W tym momencie możemy już złożyć nazwę podstawnika rozgałęzionego. Zaczynamy od podania numeru atomu węgla, przy którym znajduje się rozgałęzienie. 1. Teraz dopisujemy nazwę rozgałęzienia, metylo, i podajemy nazwę głównej części podstawnika, dzięki czemu uzyskujemy nazwę grupa 1-metyloetylowa. Jeśli mamy już nazwę systematyczną rozgałęzionej grupy alkilowej, to możemy utworzyć pełną nazwę cząsteczki. Zawsze jeśli masz podane nazwy systematyczne rozgałęzionych podstawników, to te nazwy w nazwie cząsteczki należy zapisać w nawiasie półokrągłym. Ta cząsteczka to 4,1-metyloetyloheptan. Jest to nazwa systematyczna, zgodna z zasadami nomenklatury JUPAC. Istnieje też możliwość użycia nazwy zwyczajowej dla tego rozgałęzionego podstawnika. Ten podstawnik składa się z 3 atomów węgla, więc gdyby był prostym podstawnikiem, nazwalibyśmy go grupą propylową. Jednak masz tutaj pewne rozgałęzienie. Wizualnie możesz wyodrębnić 2 grupy metylowe. W takim razie zwyczajowa nazwa podstawnika składa się z przedrostka izo. Mamy grupę izopropylową. Nazwa zwyczajowa całej cząsteczki to 4-izopropyloheptan. Spójrzmy na różne przykłady podstawników rozgałęzionych o 4 atomach węgla w cząsteczce. Tutaj zaznaczę miejsce przyczepu podstawnika do jakiegoś łańcucha głównego. Podajmy nazwy systematyczne tych podstawników, a także przypomnę Ci, jak brzmią ich nazwy zwyczajowe. Pierwszy podstawnik. Szukamy najdłuższego łańcucha. Składa się on z 3 atomów węgla. Jest to grupa propylowa. Teraz numerujemy atomy węgla. Rozgałęzienie znajduje się przy pierwszym atomie węgla, więc nazwa podstawnika to grupa 1-metylopropylowa. Podstawnik w sumie składa się z 4 atomów węgla, więc w nazwie zwyczajowej użyjemy określenia grupa butylowa. Teraz tylko trzeba wiedzieć jeszcze, jaki jest przedrostek. Wizualnie możemy wyróżnić jedną grupę metylową. W takim przypadku nadaje się przedrostek SEC, pisany kursywą i z myślnikiem. Nazwa zwyczajowa dla tego podstawnika to grupa SEC butylowa. Czas na kolejną grupę rozgałęzioną. Najdłuższy łańcuch ponownie ma 3 atomy węgla. Tym razem odnoga znajduje się przy 2 atomie węgla.
Więc nazwa systematyczna podstawnika to grupa 2-metylopropylowa. Natomiast nazwa zwyczajowa to grupa izobutylowa. Możemy tu wyodrębnić wizualnie dwie grupy metylowe. Ostatni podstawnik o 4 atomach węgla. Łańcuch główny składa się z 2 atomów węgla. A przy pierwszym atomie węgla mamy 2 grupy metylowe. Trzeba będzie poprzedzić je w nazwie przedrostkiem di. Nazwa systematyczna dla tego podstawnika to grupa 1,1-dimetyloetylowa. Nazwa zwyczajowa brzmi grupa tert-butylowa. Mamy 4 atoma węgla w podstawniku i możemy wyróżnić 3 grupy metylowe. To jest taki przypadek, kiedy nadaje się przedrostek tert do nazwy grupy butylowej. Teraz spróbujmy nazwać podstawniki, które mają 5 atomów węgla w cząsteczce. Zajmijmy się takimi dwoma przykładami. Tutaj najdłuższy łańcuch składa się z 4 atomów węgla. Rozgałęzienie, jeśli zaczniemy liczyć od tej strony, czyli od miejsca przyczepu podstawnika do rdzenia związku, znajduje się przy 3 atomie węgla. Rozgałęzieniem jest grupa metylowa. Nazwa systematyczna podstawnika to grupa 3-metylobutylowa. Nazwa zwyczajowa tego podstawnika brzmi grupa izopentylowa. Przedrostek izo, ponieważ można tak jakby wyróżnić 2 grupy metylowe. A pentylowa, bo sumarycznie podstawnik składa się z 5 atomów węgla. Przejdźmy dalej. Tutaj najdłuższy łańcuch zbudowany jest z 3 atomów węgla. A 2 rozgałęzienia znajdują się przy 2 atomie węgla. Nazwa systematyczna podstawnika to grupa 2,2-dimetylopropylowa. Natomiast dla takiego podstawnika używa się również nazwy zwyczajowej. Nazwa zwyczajowa to grupa neopentylowa. Wróćmy do nazewnictwa całych cząsteczek. Podajmy nazwę dla tego przypadku. Najpierw zaznaczmy najdłuższy łańcuch. Tu mamy część pochodzącą od cykloalkanu. Składa się ona z 4 atomów węgla. A tu mamy część pochodzącą od alkanu. Ta część również składa się z 4 atomów węgla. W takim spornym przypadku, kiedy masz tyle samo atomów węgla w alkanie i cykloalkanie, rdzeń związku stanowi cykloalkan. Rdzeniem związku jest tutaj cyklobutan. Do cyklobutanu mamy przyłączoną rozgałęzioną grupę alkilową. Nazwijmy tę grupę. Tutaj mamy najdłuższy łańcuch. Składa się on z 3 atomów węgla. A do pierwszego atomu węgla tego łańcucha przyłączona jest grupa metylowa. Więc mamy do czynienia z grupą 1-metylopropylową. Nazwa systematyczna całej cząsteczki to 1-metylopropylocyklobutan. A jak będzie brzmiała nazwa zwyczajowa? Jak nazywa się ta grupa? Wróćmy do tego, co pokazałam przed chwilą. Zwyczajowa nazwa dla tej grupy to grupa setbutylowa. Masz tu 4 atomy węgla i możesz wyróżnić wizualnie jedną grupę metylową. Nazwa zwyczajowa cząsteczki to setbutylocyklobutan. Chciałabym w tym nagraniu zapoznać się z jeszcze jednym zagadnieniem. Pomówmy chwilę o rzędowości atomów węgla. Rzędowość to pewien parametr, który określa, jaki jest stopień podstawienia danego atomu. W naszym przypadku atomu węgla w cząsteczce. W chemii organicznej termin rzędowość używany jest po to, aby pokazać liczbę podstawników, dokładnie grup węglowodorowych, przyłączonych do danego atomu węgla. Dzięki znajomości rzędowości danego atomu węgla czasami możliwym jest scharakteryzowanie ogólnych właściwości związków i przewidzenie jego zachowania w trakcie niektórych reakcji chemicznych. Przejdźmy do tego, jaką rzędowość może mieć atom węgla w związkach organicznych. Zacznijmy od tego przypadku. Mamy atom węgla, który połączony jest z 3 atomami wodoru i 1 podstawnikiem, na przykład jakąś grupą alkilową. Zaznaczę ten podstawnik jako R1.
W tym momencie nie interesuje mnie, jaki to podstawnik. Ważne jest tylko, że zastąpił on czwarty atom wodoru i że jest to jakaś grupa węglowodorowa. W takim przypadku mówimy, że atom węgla jest pierwszorzędowy. Kiedy do atomu węgla przyłączone są już dwa podstawniki i tylko dwa atomy wodoru, mówimy o drugorzędowym atomie węgla. Idąc dalej, jak już pewnie się domyślasz, jeśli masz trzy podstawniki, to węgiel jest trzeciorzędowy. A w momencie, kiedy wszystkie cztery atomy wodoru zostaną zastąpione podstawnikami, mamy do czynienia z czwartorzędowym atomem węgla. Wróćmy do naszej cząsteczki i zobaczmy, jaką rzędowość mają poszczególne atomy węgla w tej cząsteczce. Ten atom węgla połączony jest z trzema wodorami i jednym innym atomem węgla. Jest to pierwszorzędowy atom węgla. Idziemy dalej. Ten atom węgla połączony jest z dwoma innymi atomami węgla. Jest to węgiel drugorzędowy. Ten atom węgla połączony jest raz, dwa, trzy, trzema innymi atomami węgla i jednym atomem wodoru. Więc jest to węgiel trzeciorzędowy. Tutaj, w grupie metylowej, atom węgla połączony jest z jednym atomem węgla i trzema atomami wodorów. Więc jest to węgiel pierwszorzędowy. Teraz przejdźmy do pierścienia. Tu mamy atom węgla połączony z trzema innymi atomami węgla, więc jest to węgiel trzeciorzędowy. Ten węgiel połączony jest z dwoma innymi atomami węgla, więc jest to węgiel drugorzędowy. Podobnie ten i ten atom węgla są to atomy węgla drugorzędowe. Do zagadnienia rzędowości będziemy jeszcze niejednokrotnie wracać w kolejnych nagraniach dotyczących chemii organicznej.